Hashtag Ten Year Challenge staje się coraz bardziej popularny. Mnóstwo ludzi dzieli się swoimi przemianami, publikując zdjęcia z 10-letnią różnicą między nimi. Cała zabawa wygląda nieszkodliwie, ale może mieć ukryty cel. Ludzie, biorąc w niej udział, nieumyślnie dzielą się swoimi prywatnymi informacjami. Obejrzyjcie nasz film, jeśli chcecie dowiedzieć się, jak naprawdę działa to wyzwanie i dlaczego należy być ostrożnym. Na początku chcemy Wam uświadomić, że to wyzwanie może być jedynie pułapką stworzoną przez Facebooka. Zwykłe, nostalgiczne, czasem zabawne wspomnienia prawdopodobnie stają się jedynie przykrywką do uzyskania cennych informacji o Was i o Waszych znajomych, którymi dzielicie się całkiem za darmo. Wyobraźcie sobie, że tworzycie algorytm do rozpoznawania twarzy na Facebooku. Jest on bardzo potężnym narzędziem i można dzięki niemu zarobić bardzo dużo pieniędzy. Ale oczywiście najpierw musicie go przetestować i upewnić się, czy wszystko działa jak należy. Do analizy potrzeba wielu danych, najlepiej od różnych osób z całego świata. Tylko kto dobrowolnie, za darmo, chciałby zostać królikiem doświadczalnym w projekcie, który jest wart wiele milionów dolarów? Naszym zdaniem powinniście wiedzieć, że biorąc udział w tym wyzwaniu, bardzo możliwe, że stajecie się królikami doświadczalnymi. Hashtag Ten Year Challenge jest dobrze rozpoznawalną sztuczką, a użytkownicy Facebooka, Instagrama i Twittera traktują to wyzwanie jako wspaniałą zabawę. Challenge jest obecnie tak popularny, że jeśli nie wzięliście jeszcze w nim udziału, to przez niektórych możecie nawet zostać uznani za aspołecznych. Zadanie jest jednak bardzo dobrze przemyślane, a jego proste założenia ułatwiają algorytmowi zbieranie informacji na Wasz temat. Zdjęcia są umieszczane obok siebie i w ten sposób można łatwo porównać dane. Algorytm rozumie, że są to fotografie zrobione po 10 latach i dzięki temu jest w stanie rozpoznać, jak starzeją się konkretni ludzie. Wyobraźcie sobie, ile danych musi zawierać ten algorytm, skoro miliony osób już wzięły udział w tym challenge'u, a im więcej danych, tym bardziej dokładne staje się narzędzie. Nie myślcie, że te pogłoski i doniesienia pojawiły się znikąd. Wszystko zaczęło się od teorii Kate O'Neill, profesor technologii z Uniwersytetu Kalifornijskiego oraz autorki kilku książek o relacjach interpersonalnych. W skrócie, można założyć, że jesteśmy armią mrówek, która pracuje za darmo dla wielkich firm technologicznych. A robimy to, myśląc, że jest to jedynie niewinna interakcja ze znajomymi oraz nostalgiczny powrót do starych czasów. Co gorsze, zbierane dane mogą być sprzedawane np. firmom ochroniarskim albo ubezpieczeniowym. Te ostatnie na podstawie otrzymanych informacji mogą np. zmienić cenę swoich usług w zależności od ryzyka wystąpienia choroby. Może też dojść do tego, że będzie powstawało jeszcze więcej fake newsów, które będą wyglądały realistycznie dzięki zaawansowaniu nowoczesnej technologii edycji wideo. Czy czujecie się trochę zaniepokojeni? Jak się okazuje, to nie jest pierwsza sztuczka tego typu. Prawdopodobnie widzieliście już ludzi, którzy dzielili się swoimi zdjęciami ze specjalnym filtrem, pokazującym, jak prawdopodobnie wyglądali w dzieciństwie lub jak prezentowaliby się z wąsem albo będąc innej płci. To także mogą być pułapki pozwalające na gromadzenie wiele danych. Dlatego pamiętajcie, aby zawsze zastanowić się, co udostępniacie w internecie. A Wy ciekawscy, wstawiliście już zdjęcia z hashtagiem Ten Year Challenge? Jeśli tak, czy zamierzacie je usunąć po obejrzeniu naszego filmu? Koniecznie napiszcie w komentarzach i nie zapomnijcie zostawić lajka i suba oraz zobaczyć więcej naszych gorących wideo.